Poświęciłem ostatnio trochę czasu na znajdowanie i wsłuchiwanie się w nowe polskie podcasty. Chciałem znaleźć coś ciekawego do posłuchania, znaleźć coś ciekawego, co również i Wam mógłbym zaoferować. I nasunęły mi się pewne wnioski, którymi chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić. Mianowicie chciałem Wam powiedzieć, w jaki sposób można zrujnować pierwsze wrażenie. Cześć, jestem Krystian i witam Cię serdecznie na stronie jakzrobićpodcast.pl. Dzisiaj chciałem Ci powiedzieć, w jaki sposób można zrujnować pierwsze wrażenie. Co można zrobić, żeby po pierwszych kilku minutach słuchania osoba, która trafiła do naszego podcastu, zrezygnowała całkowicie z niego i nie chciała słuchać więcej. Znalazłem takie trzy kluczowe sposoby na zrujnowanie pierwszego wrażenia i tymi sposobami dzisiaj się chciałem z Wami podzielić. Pierwszy sposób... Jeżeli chcesz zrujnować dobre wrażenie, jeżeli chcesz zrujnować pierwsze wrażenie i spowodować, że na pewno nie będzie ono dobre, to mów jak najbardziej monotonnie tylko potrafisz. Nie wiem, czy ja potrafię, spróbuję. Cześć, jestem Krystian i to jest podcast o tym, jak nie zrobić dobrze pierwszego wrażenia. Jak będziesz mówić w ten sposób, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że po prostu dalej nikt nie będzie słuchał. Drugi sposób na to, żeby zrujnować pierwsze wrażenie i żeby nikt nie słuchał naszego podcastu, to przeprowadzenie wywiadu, ale przeprowadzenie tego wywiadu w bardzo specyficzny sposób. Ja sobie przygotowałem dzisiaj mały skrypt takiej rozmowy i wywiad na przykład mógłby wyglądać w ten sposób. Mamy dwóch rozmówców. Jednym z nich jest Franek, drugim z nich jest Ziutek. Dzień dobry, Franek. Ewentualnie dopuszczalna wersja to jest jeszcze no cześć. I nasz rozmówca odpowiada: dzień dobry, Ziutek. Dziękuję, że zaprosiłeś mnie do swojego programu. Ja teraz może trochę przebarwiam, natomiast w ten sposób mniej więcej brzmią niektóre wywiady. Nie ma sprawy, Franek. Powiedz mi coś o sobie. Na co Franek odpowiada? A co byś chciał wiedzieć, Ziutek? No więc Ziutek jako gospodarz programu mówi: wszystko. Niestety... spotykam się z wywiadami przeprowadzonymi w ten sposób. Chodzi mi konkretnie o sposób mówienia. Spotkałem się w ostatnich dniach kilka razy z wywiadami, które brzmiały jak kiepsko i niewyraźnie napisany skrypt rozmowy, który obie strony chyba nie do końca wiedziały, jak mają przeczytać. Do tego wszystkiego jeszcze często w tle było słychać śmiechy, które bardzo przypomniały mi szkolne, wczesnoszkolne właściwie czasy, w momencie, gdy chciało się zrobić komuś psikusa, to nie, ty idź, my się pośmiejemy, ty idź, ty zrób ten dowcip. I mniej więcej takie dźwięki w tle, takie właśnie chichy, śmiechy czasami na niektórych tak zwanych wywiadach słychać. Moim zdaniem jest to świetny sposób, żeby zrujnować pierwsze wrażenie, ponieważ no wątpię, żeby nasz rozmówca był w stanie wysłuchać całego podcastu. Trzeci sposób, żeby zrujnować pierwsze wrażenie, to jest nagrywanie naszego podcastu na mikrofonie, który jest zbudowany w laptopa. Bardzo ubolewam nad tym, ale niestety bardzo często początkujący podcasterzy idą po prostu po najmniejszej linii oporu. Nie robią nic, żeby ich podcast spodobał się ich słuchaczom, w związku z czym nie robią również i nic ze sprzętem. Nagrywają na mikrofonie wbudowanym w laptopie. Tutaj. Tu koło kamery jest taka maciutka kropka, trochę przypominająca ukłucie szpilki. Tam jest mikrofon. I ten mikrofon brzmi właśnie tak, jak to w tej chwili słyszysz. Spotykam się oprócz tego jeszcze. Spotkałem się kilka razy w ostatnich dniach z podcastem, który nie tylko nagrywany jest przez mikrofon, który jest wbudowany w laptopa, ale do tego wszystkiego nagrywany jeszcze jest do tej dużej odległości. Myślę, że przynajmniej w takiej odległości, jak jestem w tej chwili od komputera, niektórzy być może nawet próbują nagrywać większe odległości.
I jeszcze jeden mankament, który niestety również bardzo często w tego typu przypadkach się zdarza, to nagrywanie wyłącznie na jednym kanale. Jak brzmi taki podcast? No właśnie mniej więcej tak jak w tej chwili słyszysz. Mam nadzieję, że masz założone słuchawki na uszach i w ogóle słyszysz, co ja mówię. Natomiast spróbuj teraz wysłuchać tego, albo spróbuj sobie wyobrazić, że jesteś na przykład na ulicy w centrum miasta. Idziesz do sklepu, idziesz do pracy, masz na uszach słuchawki i chcesz posłuchać podcastu, żeby umilić sobie jakoś tą drogę. No takiego podcastu nie da się słuchać. Taki podcast nawet bardzo ciężko jest słuchać w domowych warunkach, w momencie, gdy jest idealna cisza, w momencie, gdy możemy się skoncentrować tylko i wyłącznie na słuchaniu tego podcastu. Tak więc podsumowując, trzy sposoby na zrujnowanie pierwszego wrażenia i zniechęcenie potencjalnych słuchaczy do naszego podcastu. Pierwszy to jest mówienie jak najbardziej monotonnie jesteśmy tylko w stanie mówić. Ja wiem, że być może niektórzy byliby w stanie wycisnąć z siebie coś jeszcze i mówić jeszcze gorzej, jeszcze bardziej drętwo i jeszcze bardziej monotonnie. Natomiast to, co w niektórych podcastach da się słyszeć, myślę, że jest na wystarczająco dobrym poziomie, żeby słuchaczy zniechęcić. Drugi sposób to przeprowadzenie wywiadu, ale przeprowadzenie wywiadu w sposób bardzo sztuczny, na zasadzie czytania, skryptu. Nie wiem, czy te skrypty są bazgrane jak kura pazurem, że nikt ich nie potrafi przeczytać, zająknięcia, jakieś pomyłki przy przedstawianiu się, czy też stwierdzenie, że chcemy o naszym rozmówcy wiedzieć wszystko. Wszystko to znaczy co? Co jadł na śniadanie? No sorry, ale mnie jako słuchacza to się nie interesuje. Kiedy ostatni raz zrobił kupę, albo jaką dostał ocenę z fizyki w piątej klasie podstawówki? To są rzeczy, które tak naprawdę nie mają wpływu na treść takiej rozmowy, na treść podcastu. I trzeci sposób, żeby zrujnować pierwsze wrażenie, to jest nagrywanie na mikrofonie w laptopie, będąc dosyć daleko od tego mikrofonu, a najlepiej jeszcze, gdy nagrywamy na jednym kanale. Jeżeli znasz jeszcze jakieś inne sposoby na zrujnowanie pierwszego wrażenia, to oczywiście podziel się z nimi w komentarzu. I na koniec muszę zaznaczyć, że ja oczywiście też nie jestem święty. Mi również zdarzają się pomyłki, mi również zdarzają się błędy. Ja również słuchałem ostatnio swojego pierwszego odcinka podcastu i stwierdziłem, że jest po prostu beznadziejny, że jest fatalny. Jest fatalnej jakości technicznej, jest fatalnej jakości, jeżeli chodzi o mój sposób mówienia. No, pierwszy odcinek w wielu przypadkach jestem w stanie wybaczyć, bo zdaję sobie sprawę z tego, że pierwsze odcinki faktycznie są najtrudniejsze i te pierwsze odcinki mogą nam się po prostu najzwyczajniej w świecie nie udać. Natomiast jeżeli w identyczny sposób brzmi czwarty, piąty, szósty odcinek podcastu, to są to błędy już całkowicie moim zdaniem niewybaczalne. Mi również się zdarza, że nagrywam swoje odcinki dwa razy. Czasami jest tak, że... Znaczy nie nagrywam nigdy całego odcinka dwa razy, ale czasami mi się zdarza, że po kilku minutach nagrywania kolejnego odcinku podcastu po prostu wyłączam, całkowicie usuwam to, co do tej pory nagrałem, robię sobie chwilę przerwy, za parę minut siadam do mikrofonu i nagrywam to jeszcze raz. Z reguły drugi raz już jest dużo, dużo lepiej. Mam uporządkowane myśli, wiem, co chcę powiedzieć, wiem, w jaki sposób chcę powiedzieć i już po prostu idzie dużo łatwiej, dużo sprawniej. Natomiast na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem publikowanie wszystkiego po kolei, co się nam nawinie. Jeżeli nie stać nas na mikrofon, jeżeli nie chcemy zapłacić kilkuset złotych za taki sprzęt, no to na litość boską kupcie sobie mikrofon za 8 zł na Allegro, wpinany taki tak zwany krawatowy, wpinany do laptopa, do gniazda mikrofonowego. 8 zł. Czasami się trafi za 6,50 plus koszty przesyłki. To wychodzi 8 zł zwykłym listem. Za 8 zł możecie mieć naprawdę mikrofon dużo, dużo, dużo lepszy niż to małe główienko wbudowane w laptopa. To oczywiście nie będzie mikrofon nawet przyzwoitej jakości, ja nie mówię już o dobrej jakości, ale będzie to mimo wszystko i tak mikrofon o niebo lepszy od tego wbudowanego w laptopa. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału na YouTubie i do regularnego odwiedzenia strony jakzrobićpodcast.pl.
Co tydzień staram się publikować nowy film, w którym rozwiązuję nowy problem i są to problemy, z jakimi borykają się początkujący podcasterzy. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia w kolejnym filmie. A dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją własną przygodę z podcastem, mam jeszcze jedną informację. Cały czas dostępny jest mój kurs Podcast od A do Z w 21 dni. Cena tego kursu na razie jeszcze przez kilka dni pozostaje niezmienna, natomiast potem nie mogę zagwarantować, że ta cena przypadkiem nie wzrośnie. Tak więc zachęcam, jeżeli chcecie kupić kurs w obecnej cenie, zachęcam, żeby zrobić to naprawdę w najbliższych dniach, ponieważ potem może ta cena wzrosnąć. Kurs trwa 21 dni, dostęp do materiałów szkoleniowych jest tak naprawdę natychmiastowy, zaraz po zarejestrowaniu się, zaraz po płaceniu tego kursu. Możecie pracować w swoim własnym tempie, możecie się przez cały czas trwania kursu ze mną kontaktować, zadawać pytania. Postaram się na wszystkie te pytania odpowiadać. Tak więc zapraszam serdecznie, podcast od A do Z 21 dni. Kurs dostępny jest na stronie jakzrobićpodcast.pl/kursy. Zapraszam.